Nasz region w jesiennych wyborach parlamentarnych na listach Prawa i Sprawiedliwości reprezentować będą Krzysztof Mróz, Józef Rypiński, Wojciech Leszczyk i nieobecna wczoraj Marzena Machałek. Senator Krzysztof Mróz będzie ubiegał się o reelekcję. Prawo i Sprawiedliwość wystawia podwójną listę kandydatów do Sejmu. Liderem jest pan wiceprezes Adam Lipiński. Pierwsze 6 miejsc to są sami obecni dotychczasowi posłowie Prawa i Sprawiedliwości obecnej kończącej się kadencji. Ja natomiast oczywiście kandyduję i będę zabiegał o reelekcję do Senatu. Józef Rypiński do Sejmu wystartuje z pozycji 9, a Wojciech Leszczyk z 24. Podczas konferencji kandydaci podkreślali m.in. znaczenie programu 500+. Może dziwić, dlaczego przez 8 lat rządu Platformy Obywatelskiej tego typu wsparcie nie zostało Polakom zapewnione. W tej chwili mamy takie wsparcie. Jest ono powszechnie dostępne dla każdego, kto tego potrzebuje. Tak? No, kto ma dzieci, kto chce, może złożyć deklarację, otrzymuje wsparcie. Natomiast myślę, że też rozwiązania nad podatkami też w pewien sposób ułatwiającymi start młodym przedsiębiorcom będą potrzebne w przyszłości. Nie idę do Sejmu po to, żeby robić karierę solową. Chcę współpracować w ramach dobrej zmiany w miarach, w ramach Zjednoczonej Prawicy, reprezentując jej skrzydło Solidarna Polska. Kandydatem, który ma numer 3, jest pani minister Marzena Machałek, ale ponieważ ona reprezentuje szerszy obszar wyborczy, nie tylko Jeleniogórę, również Kamienną Górę, a w zasadzie cały okręg wyborczy, w związku z powyższym pani poseł dzisiaj na naszej konferencji nie ma. Cel jest bardzo jasny, ambitny, chcemy utrzymać wszystkie 3 mandaty senatorskie, czyli w Legnicy pani senator Dorota Trzudowska, w Gryfowie pan senator Rafał Ślusarz, w Jeleniej Górze ja. I chcemy zwiększyć poparcie do Sejmu. Dzisiaj mamy na 12 mandatów 6. Będziemy walczyli o 8 mandatów. Szczegółowy program Prawa i Sprawiedliwości ma zostać przedstawiony 7 września.